you say my name, I see those bright blue eyes, and I dangerous, how we toe the line, push it every time, I'm like an animal, I want you to myself, come on, take control, yeah, can you hold me down, smooth criminal, yeah, you're rushing through my veins, call me going out insane, I'm feeling like an animal. Siemanko, cześć i czołem. Dzisiaj troszkę pogoda dopisuje, co prawda, ale my garażowo. Bo Dariusz nas poprosił, żeby w jego Dragstarze wymienić kierownicę. O, na tą. Czyli by było wyżej. Czy se ustawi tak, czy tak. To już wszystko od niego zależy. Miałem to robić z nim, ale nudziło mi się w domu. No i już się zjawiłem. I zaczniemy zabawę, nie? Mój zestaw garażowy już sobie przyniosłem do zabawy. Także nie pozostało nic innego, jak zacząć zabawę. Tego tutaj nie ma. To się wytnie. To jest taki atrybut. Jest, bo jest. O. Mało ważny. Mniej bądź więcej. Ta-da-da. A później się zajmiemy moją maszynką, bo jak widać, tudzież nie widać, chodź tu, wszystkie części muszę mieć na wierzchu. Wyjmuję mój przybornik szmaciankowy, szmatnikowiec, ale przynajmniej będę te elementy na to kładł. Ja sobie już zamontowałem lightbary, żeby mi doświetlały. Nie. Zabawy ciąg dalszy. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. Wszystko pójdzie nam ładnie, powoli. Delikatnie. Czyli możemy to ściągnąć. Niech sobie tutaj fajnie leży. Dobra. To na co masz zamontowane? Kolejny pimbus. O, mniejszy tym razem. Tu mówił, że to się łatwo ściąga, to zaraz zobaczymy, czy to się tak łatwo ściąga. Może nie łatwo, ale się ściąga. O. Mamy gołą kierowniczkę. Tutaj są te zaślepki piękne. O, moje ulubione kolorowe narzędzie pracy. Żeby nic nie poniszczyć i nic nie pogubić. Oto jest zadanie. Dobra, mamy cię. Teraz jeszcze tego ostatniego. Jesteś. No to super, cieszę się. Są jakieś takie zwykłe, kółkowe. Dobra, mam was tutaj. Już tutaj musiałbym, o, właśnie tego się pozbyć. tak żeby tutaj nic nie rozwalić i nic nie porysować, nie? Fajnie by było. Fajnie by było, żeby było dobrze. A i siebie nie pociąć przy okazji. Lepsze by były szczypce, ale ja akurat w domu szczypcy nie miałem. Za to zawsze mam ze sobą swój mało zadaniowy nóż, który mi pomaga. So I want a demonstration and I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session. Różne, to będzie można nałożyć. To fajnie. Czyli trzeba by było to odkręcić, wtedy to poluzować. Dobra. Żeby to odkręcić, to ja muszę mieć... Co tu jest od spodu? Oczkowy. Czy jaki? Chyba oczkowy. Weźmiemy sobie. To będzie pewnie, nie wiem. 10. Na pewno nie będziesz mi się skręcał w tę stronę. Dobra, spróbujemy 9. O kurde, trafiłem 10. Oczywiście. No właśnie, kosteczka wypięta, poszło łatwiej. Prawda, prawda, ale ja se teraz przymocuję chociaż tak na pi razy drzwi, żeby mi się to nie pindło. O, chociaż z tej strony. Tak pi razy drzwi. Dobra, pi razy drzwi jest. Co cię tu kuźwa trzyma? Czemu ty jeszcze chcesz tu być? Ale tak, mamy już jedną stronę zdemontowaną, więc jest super. Teraz mogę sobie drugą tu podciągnąć. To teraz musimy imbusiątko, pewnie to mniejsze. No muszę też ściągnąć, bo nie dojdę do tej śruby, nie? Noż, by to chudy diabeł, nie? O, na tym kablu ładnie zawiśnie. Śrubki dam sobie tu. Tylko na co to się tu trzyma? By mnie naklei. I tu powinien być ten Rolgos. cały, który... A, to powinno puścić. Czyli już wiem, o co chodzi. Ty mi przeszkadzasz, koleżanko droga. To nie da się cię wypiąć? No i bardzo pięknie. I bardzo pięknie. Mogłem tak od razu zrobić. Wypiąć. I spokój. Wisisz tu? Wisisz. Tu mamy ten rollgas. No właśnie. Trzeba go wyciągnąć z jednej i z drugiej strony. Z tej strony jak go wyciągniemy. Gdzie jest mój... nie super nożyk. Dobra, powolutku, delikatnie. Precyzyjnie jak lekarz. Czy da się w ten sposób? Ciebie! No. I mamy ściągnięte. Perfekto. O. Proszę bardzo, porównanie. Zamiast tego będzie coś takiego. Mam nadzieję, że widać. Dobra, na razie zrobimy mu rogi. Super. Jeszcze tylko o co chodzi tutaj. To jest chyba... jeśli miałem ten magiczny młoteczek. No właśnie. Magiczny młoteczek. Gdzie jest ten mój piękny narzędziomierz? O, są śrubeczki. Dobra. To mamy śrubokręt, rollgas. I jedziemy z koksem, nie? Czyli to było tak. Tu był rollgas. I lineczki, które są... jedna jest tu. Gdzie jest mój magiczny super przybornik? Narzędzie do wszystkiego i do niczego. Właśnie moje narzędzie do wszystkiego i do niczego. Jedna lineczka zamontowana. Jeszcze tylko druga. I'm so loud, sounds like we're sold out in front of a whole crowd. We just control now. Take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. kolejnego agencioszka. Puściło, ale inną wziąłem. O, czy po czym? Czekaj. No, no potrzymaj. Czekaj. O, dobra, puściło. Teraz trzeba to przeciągnąć. Tędy. No. Byle z miłością. Siema, byku. Kurwa, co ty masz tam? On chraniacze. Jak polatałeś? Czekaj. Niżej. Everybody wanna be working with me, and I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe to find out who you wanna be. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous, cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous, cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now. I tak wygląda zacny, szczęśliwy człowieczek po wymianie kierownicy. Pip. Słuchaj, nie interesuje mnie tam, co jest za mną, interesuje mnie to, co jest z przodu. Czyli tak. Kierę mamy zmienioną na wyższą. Wszystko przemontowane. Czekaj. Dobra, to czekaj teraz, nie włączaj. To my idziemy. Trzymajcie się, chłopaki. No to trochę wyżej, bo może ci właśnie, Możliwe, żebyś wziął jeszcze trochę wyżej? Brawo, Macia. Dzięki. No, super, naprawdę. Na razie. No i zamontowaliśmy jeszcze. Ładnie, ładowareczkę. I co? Przeciągniętą dołem. I tu wchodzi. I co, i teraz patrzymy, nie? Czy to w ogóle działa, nie? Ja cię błagam. Co ma nie działać? Zapłon włączyłeś? No. No, pierwszy test. Zobaczymy, jak się jedzie na nowej kierownicy. No, teraz lepiej siedzi, bardziej prosty. O. Teraz jest petarda, nie pochylony do przodu. Nie, to mi się podoba.